Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o certyfikatach w języku angielskim, które wystawiam w mojej przychodni. No, musisz wiedzieć, że pomimo tego, że język angielski powinien być powszechnie znany wśród lekarzy, uzyskanie zaświadczeń lekarskich w języku Szekspira, oczywiście w Polsce, graniczy niemal z cudem, prawda? Zapytanie internauty. Witam, jestem studentem. Potrzebuję zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia potrzebnego mi do wyjazdu zagranicznego, czyli taki health certificate. I czy jest możliwość uzyskania u Pana takiego zaświadczenia? Zależałoby mi na tym, by zaświadczenie zostało wydane w języku angielskim. Wyjeżdżam do Japonii. No i niestety wymagają tam albo po japońsku, albo po angielsku. Jaka byłaby cena tej usługi? Czy mogłaby być ona wykonana na dniach? Bardzo zależy mi na czasie, z poważaniem. I tutaj kolega Radosław. Także jeszcze raz powtarzam, nie ma u mnie problemów z uzyskaniem różnych zaświadczeń w języku angielskim. Jest pewien wyjątek, kiedy taki health certificate musi być wystawiony przez lekarza, ale uprawnionego przez daną organizację. No, na szczęście są to przypadki rzadkie w Polsce dotyczące niektórych grup marynarzy. Na przykład są takie certyfikaty English One, świadectwa norweskie, czy jakieś tam inne nietypowe świadectwa zdrowia. Natomiast w większości przypadków dotyczących zwykłych ludzi jest to zwykły opis stanu zdrowia w języku angielskim i wystarcza on naprawdę do różnych celów, oczywiście jeżeli napisane są trzy zdania sensownie po angielsku. Natomiast no, z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo tego, że lekarze mają angielski na maturze, potem klepią to przez 5 lat czy 6 lat studiów, potem do specjalizacji jeszcze jest wymagany język angielski, no, znajomość tegoż to języka jest co najmniej bardzo mizerna. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, ale ciekawi mnie, jak wygląda sytuacja w Twoim mieście dotycząca uzyskania takich zaświadczeń. Kupa ludzi przyjeżdża do mnie naprawdę z daleka i czy też musiałeś jechać kawał drogi, aby w zasadzie otrzymać jakiś tam niezbędny dokument typu jakiś tam zwykły papier. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki i koniecznie tutaj skomentuj ten filmik pod tym wideo.